Wow, jaki słodki papierowy kwiatek. Jestem genialną projektantką. Nie, tylko nie to. Śmierć z powodu zacięcia papierem to nowatorski sposób, żeby umrzeć, ale nie dzisiaj. Krew? Gdzie jest krew? Co jest z nim nie tak? Gdzie ona jest? Nie, dlaczego wygląda na wściekłego i głodnego jednocześnie? Gdzie jest krew? Nie, to tylko małe zadrapanie. Proszę, plaster na małe zadrapanie. Proszę. Dzięki. Jest taka ładna. Nie ma za co. Jest taki słodki. O, jestem głodna. Czas na obiad. Czas zajadać. Mama najlepiej gotuje. Pycha. O, Steve! Ale fajnie wygląda. To moja szansa, żeby go zdobyć. Hej, Steve. Hej, Sally. Czy to krew? Twoje zęby. O, no nie, to tylko keczup. O, keczup, no jasne. Dam ci trochę keczupu. Wygląda jeszcze lepiej, nieźle. Chcesz trochę? Czemu nie? Wygląda pysznie. Co to jest? O nie. Mój język parzy. Co to jest, o diabła? Nie smakuje ci moje jedzenie? Nie, nie. Mam specjalną dietę. Przepraszam. O mój Boże, czy właśnie otrułam chłopaka moich marzeń? O co chodzi? Ten zapach to... Czosnek, oczywiście. Ach, mamo, dlaczego musiałaś dać tyle czosnku? O? O, Steve! Mogę usiąść obok niego? Tak, to moja szansa. Moje włosy, okej. Zachowaj spokój, Sally, bądź cool. Wygląda na takiego poważnego. Hej! Nie wygląda dobrze. Co to za zapach? Czosnek? Lepiej oddalić się od tego kryptonitu. Czy tak brzydko pachnę? Jeszcze trochę. O nie! Muszę to naprawić. Nie. No już, gdzie jesteś, gdy cię potrzebuję? Nie. O nie, nie ty. Dlaczego ja mam tyle rzeczy? O, tutaj jesteś. O, kochanie, daj mi trochę pięknego zapachu. Jeszcze trochę, tak na zapach. Teraz jest jeszcze gorzej. Dobra, wystarczy. Dzień dobry. Pokażcie pracę domową. O, dobra. Oto moja praca domowa, proszę pana. Dobrze, dziękuję, Sally. Steve, a twoja praca domowa? Sekundę. Gdzie ona jest? A, dziura? Musiała wylecieć. Pewnie nadal jest w domu. Sekundę, panie Timothy, muszę polecieć po pracę domową do domu. Sekundę? Nikt nie da rady zrobić tego w sekundę. Co do... Oto moja praca domowa. Dobrze, bardzo dobrze. Jak ci się to udało? Nieważne. Może odpocznę trochę na plaży po szkole. Ale gorąco. Czas na TikToka. Komuś świeżego soku. Dobry, odświeżający i chłodny. Właśnie tego potrzebuje moja blada skóra. Małego muśnięcia słońcem. O mój Boże, w słońcu wygląda wspaniale. Hej, Sally. Hej, Steve. Twoje oczy, twoja skóra. Co się stało? Czy to był tylko sen? Czy mój sen stał się rzeczywistością? Dlaczego to tak swędzi? Nie, to tylko ugryzienie komarów. Tutaj jest. Wspaniały, sprawia, że się pocę. Mam nadzieję, że ładnie pachnę. Poci się przeze mnie? Kto by pomyślał? Co to za spojrzenie? Nie potrafię czytać w myślach, prawda? Jak zdobędę chłopaka swoich marzeń? Muszę zdobyć jego uwagę. Sprzęt i gotowe. Przeprowadzę z tobą wywiad. Poczekaj, poczekaj. A? Hej, jestem Sally, szkolna reporterka. Hej, Sally. Hej, Steve, jesteś taki popularny. Czy mogę przeprowadzić z tobą wywiad do szkolnej gazetki? Hej, jestem z popularnym kolesiem z naszej szkoły, Steve'em. Czy masz jakieś życzenia związane ze szkołą w tym roku? Dlaczego mnie tak atakuje? Podoba o nie, nie może mnie tak zobaczyć. Czy są dla ciebie mili? Muszę to skasować, żeby nie zauważyła. Gotowe. Już.
plany na studniówkę? Muszę lecieć. Spotkajmy się na zewnątrz po szkole, okej? Do zobaczenia. Ale co? Jest taki dziwny. Ale podoba mi się. Sprawdzę film. Co? Są tylko moje zdjęcia. Dlaczego? Dlaczego się nie nagrało? Nieważne. Jeszcze cię znajdę. Steve! Mam cię. Czy on przed chwilą przytulił bałwana? Twoje ręce są strasznie zimne. Czasami tak się zdarza. Tak, oczywiście. Savi? Tak? Miło tak chodzić. Lubi mnie. Do domu samemu. Zaraz, co? Okej, do zobaczenia, pa. Ale... Pa, Savi. Bardzo ją lubię, ale nie możemy być razem. Tak będzie lepiej dla nas obojga. Dlaczego jest taki podejrzliwy? Jest miły i nieśmiały, ale czasem zachowuje się bardzo dziwnie. Coś jest z nim nie tak. Muszę dowiedzieć się, o co chodzi. Jestem zakochana w wampirze? Nie może być. To znaczy... muszę to sprawdzić. Nie wierzę, że kocham wampira. Muszę się ukryć i ujawnić jego sekret. To idealne miejsce. Zobaczmy, czy już jest. Nie to pęże? W środku dnia? Ojej! Idziemy, wampiry. Nienawidzę słońca. Wampiry w naszej szkole pojawili się znikąd. Jeden ślad prowadzi do kolejnego. O co mu chodzi? Znowu się zacięły? Muszę wykorzystać swoją moc. Gotowe. Mam nadzieję, że nikt nie widział. Normalna osoba by tak nie zrobiła. Wypróbujmy, wampirze, zaklęcia. Lustereczko, powiedz przecie, kto jest najfajniejszy na świecie? Dusza nie istnieje, zaklęcia bez szwanku. Tak. Co? Niemożliwe? Muszę je założyć, zanim śmiertelnicy zaczną szaleć. Znowu to robi. Drzwi są takie niepraktyczne. Okej. Jak to możliwe, że jest taki silny? Co dalej? Nie wychylaj się, Savi. Czas na mój popołudniowy posiłek. Gdzie ona jest? Tutaj jest. Hej. Hej. O, wow. Jest taka fajna. Oto twój krwawy soczek. Dzięki. Co? On na pewno jest wampirem. Na co się gapicie, śmiertelnicy? Wiem, co zrobić, żeby go zdobyć. Znów rachunek różniczkowy. Tutaj jest mój Steve. Hej, Steve. Wow, zmieniłaś się, Savi. Dziwnie wyglądasz. Zrobiłam to dla ciebie. Co? Co masz na myśli? Wiem, kim jesteś. Jesteś wampirem. To ja? Co? Wszystkie dowody o tym świadczą. Masz zimne dłonie. Twoje oczy są czerwone. Powinienem odejść. Nie, Steve, poczekaj. Steve. Przepraszam, jestem niebezpieczny. W porządku, Steve. To nie problem. Nie boję się. Nie możesz o tym nikomu powiedzieć. Oczywiście nie powiem, ponieważ cię lubię, Steve. Ty mnie lubisz? Nikt mi nigdy tego nie powiedział. Ja też cię lubię. Naprawdę? Tak, od pierwszego wejrzenia, Savi. Jesteś pierwszym człowiekiem, z którym się umawiam. Jesteś pierwszym wampirem, z którym się umawiam. I liked it so.
Hej, Savi, dołącz do mnie. Dobrze. Nie mądra dziewczynka. Co jest z nim nie tak? Co? Kitty! Wow. Steve! Piękna! Hej, Steve! Nie zauważyłeś mnie? Machałam do ciebie. Coś nie tak? Hej, Savi. Hej, jestem Savi. Jesteś przyjaciółką Steve'a? Zobaczmy. Śmiertelniczka? Obrzydliwa. Ale ma świeżą krew, ha? Wiem, kim jesteś. Idziemy, Steve. Dlaczego jest taka wredna? Chodź, Steve. Ale Steve, nie porozmawiasz ze swoją dziewczyną? Ssh! Nie mów tego głośno. Co? Dokąd on poszedł? Jak on śmie tak znikać? Steve! Nie podoba mi się to! Dowiem się wszystkiego! To nie do zaakceptowania! Nawet wampir nie może mnie tak traktować! Muszę wybrać, która jest dla mnie ważniejsza, Kitty czy Savi. Patrzy na mnie, co Steve. Mam jej powiedzieć? Hej, Steve! Ale kocham je obie! Chcesz mi powiedzieć, co się wydarzyło wcześniej? Savi, nie musisz się tym martwić, kochanie. Na pewno? Tak, to po prostu nowa dziewczyna w szkole. Pokazywałem jej co i jak. Ale uciszyłeś mnie, Steve. Przepraszam, dobra? Nigdy nie chodziłem za śmiertelniczką. W takim razie rozumiem, Steve. Dzięki, Savi. Jesteś bardzo miła. O, Steve. Kto to może być? Kto to? O nie, nie teraz. Do kogo on pisze? Kitty, wiedziałam. Spotkajmy się w naszym miejscu, co? Steve jest mój. Przepraszam, muszę lecieć. Do zobaczenia. Kłamca, ujawnię wszystkie twoje sekrety. Wyjdzie szydło z worka. Zaczynamy misję. Nadchodzi. Co on kombinuje? Czysto. I w górę. Potrafi latać? Muszę go śledzić. Taksi! Taksi! Gdzie jest Kitty? A tam jest. Co to za miejsce? Dlaczego z nią jest? Czy jest ważniejsza ode mnie? Nie wierzę, że z nią jest. Muszę dowiedzieć się, o czym rozmawiają. Okej, jestem gotowa. Ale najpierw ostrożności nigdy za wiele, więc moja ochrona. Nawet ich jedzenie jest inne i nie takie dobre. Oni naprawdę są razem. To chyba się nie liczy, nieważne. Ale myślisz... przepraszam? Czy chcą państwo złożyć zamówienie? Już zamówiliśmy napoje, dziękuję. Nadchodzą. Pański napój. Przepraszam. Na zdrowie. Przepraszam. Musi być nowy. Ale tu zimno, nawet dla wampira. Co? Kurtka. Dokładnie tego potrzebuję. To moja szansa. Rób swoje, partnerze. Prowadź mnie do niej. Śmierdzi tu czosnkiem. Nie wytrzymam. Hej, kelner. Tak? Czy spotkaliśmy się wcześniej? Nie, proszę pana. Znowu ten smród. To dlaczego boli. Jest zamazane? Nie mogę otworzyć oczu. Moje gdzie oczy. Jest? Wygląda znajomo. Nie dobrze, wytrzymam. Kiki, do zobaczenia. Przepraszam, muszę lecieć. Nie wytrzymam. Uciekam stąd. Było blisko. O, Kitty. Dokąd idziesz, Kitty? Muszę ją śledzić. Detektyw Savi znów na tropie. Gdzie jesteśmy? Zobaczmy. Co? Tutaj? W jej domu? To jej posiadłość? Wampiry mieszkają w posiadłościach, prawda? Cóż, muszę wejść do środka. Steve? Z nią? Naprawdę mnie zdradza. Nie wierzę. Jak mogłam myśleć, że jest w moim typie? Ale o czym rozmawiają? Nic nie słyszę. Ale ona jest piękna. Jestem twoją siostrą i jesteśmy wampirami. Zapomniałeś o naszych tradycjach i o tym, kim jestem? Nie obchodzą mnie głupie tradycje, Kitty. Nie, nie mów tak. Właśnie, że będę. Z urodzeństwem? Poczekaj, mówię serio, Steve. Chodzenie ze śmiertelnikami jest niebezpieczne dla wampirów. Nie chcę być wampirem, ponieważ ją kocham. Co? Serio? Kocha mnie?
Co to było? Przyprowadziłeś ją tutaj? Nie, nigdy bym tego nie zrobił. O mój Boże, dowie się. To na pewno ona. To ty. Ja tylko... Nie powinno ci tu być. Nie. Nie pozwolę, żebyś mieszała w głowie mojemu bratu i niszczyła moją rodzinę. Przestań, Kitty. Odszedł się od mojej dziewczyny. Co? Nie rób tego, Steve. Odszedł się od niej. I co zrobisz, ha? Kitty! Nie pozwolę ci jej skrzywdzić. Steve! Savi, wszystko w porządku? To jest zbyt szalone. Nie mogę tak żyć. Odchodzę. Co? Nie waż się za nami iść. Ale Steve! Savi! Hej, zatrzymaj się, Savi! Posłuchaj mnie, proszę. Nie, twoja siostra ma rację. Nie możemy być razem, to zbyt niebezpieczne. Nie, nie obchodzi mnie, co ona mówi. Nie chcę już być wampirem. Nie, to niemożliwe, Savi. Steve. Chcę być tylko z tobą. Ale jak? Nie wiem. Nie mogę wrócić do bycia człowiekiem. To bez sensu. A co jeśli zostanę wampirem dla ciebie? A? Savi, nie mów tak. Nie wiesz, jak to jest być wampirem. Nie dbam o to. Kocham cię, Steve. Chcę być z tobą. Savi, jesteś pewna? Tak, oczywiście, że tak. Tylko tego chcę. Czy ty nie chcesz tego samego? Tak, kocham cię. I bardzo chcę z tobą być, Savi. Więc zrób to. Uczyń ze mnie wampira. Dobrze, Savi. Witaj w nieśmiertelnym życiu, Savi. Jestem spóźniona! Znowu? Mam już dość ten stów! Witam! Witam! Tym razem zdam! Dobrze, czas oddać testy. Nie. Dziękuję, dziękuję, dziękuję. Oli, jesteś ostatnia. Hej! Oddaj to! Jeszcze nie skończyłam! Czekaj! Czas minął. Parzy! Janak! Ty! Zaraz dam im lekcję. Ja to wezmę. Co? Nie mówiłem wam, dzieciaki? Jedzenie zabronione. Co? Głupie zasady. Tak się bawisz? Hej. Co? Oddawaj. Znasz zasadę. Uważajcie. Interesujące. Wow. To zadziała. Och, co? To nie fair. Potrzebuję kremu z filtrem. Tutaj jest. To już nie działa. Ups. Holy. Kontynuujmy lekcję. Wow.
Wow! Uważaj! Mój telefon! Następnym razem uważaj! Co? Ups! Okej, spróbujmy tego! Dzieci, zaczynamy lekcję. Czekajcie. O nie! Kurczę. Teraz naprawdę zaczynamy. Czekajcie chwilę. Już nic. Tak! Co was tak śmieszy? Moje majteczki? Co ja teraz pocznę? Scott, zapraszam. Ja? Słuchaj, pomóż mi. Sorry, bracie. Sekundkę. Przychodzisz czy nie? Idę. Fuj. Chwileczkę. Moje skarbie. Mam cię! Ups! Co tu robi klatka? Wreszcie wolne. Mogę tego użyć! Robota skończona! Wypuść mnie! Wypuść mnie! Nie mam takiego zamiaru! Kara! Wiem, co pan zrobił! Przestań żartować! Proszę spojrzeć! Nie mogę nawet myśleć! On puścił bąka! Uj, to nie ja! To nie ja! Jak pan to wyjaśni? Co pan robi? Przepraszam. Jak to zrobiłaś? Wiem! O panu wszystko! Nie rób tak! Wszystkiego najlepszego, panie Morakula. Co się dzieje? Niespodzianka! Bardzo wam dziękuję! Ale nie jestem taki młody. Lepiej? Potrzebuję więcej. Może to? Jeszcze więcej. Może to pomoże? Teraz wystarczy.
Wszystkiego najlepszego! Dziękuję, bardzo dziękuję. Wszystkiego najlepszego z okazji 170 urodzin pana Morakuli. Przy okazji, patrzcie na mojego nowego chłopaka. Chłopaka? Nazywa się Scott. Witam, panie Morakula. Scott. Dlaczego pachnie jak pies? To jestem wilkiem. Wilkołak? O nie, pełnia. Najgorsze urodziny w życiu.